Dzień dobry, witam Państwa w programie Koszalińskie Forum i witam mojego gościa, Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta Koszalina. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie prezydencie, zaczniemy rozmawiać o wiadukcie, bo to jest przy Alei Monte Cassino, bo to teraz temat bardzo gorący. Panie prezydencie, o tym, kiedy powstał, to wiemy, ale czy ma pan jakieś informacje o tym, na ile lat zaprogramowane w dobrym stanie technicznym, albo takim, który tylko wymaga powiedzmy modernizacji, są tego typu obiekty? Zgodnie z warunkami technicznymi, jakie muszą odpowiadać te obiekty z tamtych lat, kiedy był budowany, czyli 71 rok, to taki obiekt, no tam się rozróżnia różne okresy użytkowania dla różnych nawierzchni, części elementów mostów, ale generalnie jego konstrukcja powinna wytrzymać 50 lat. No i zdaje się, że do tych 50 lat dożył po remontach. Jaki jest obecnie jego stan techniczny, panie prezydencie? Tak, no rok mu trochę brakuje, ale myślę, że to skrócenie żywotności, być może no takie jest przypuszczenie, że remont sprzed 10 lat mu trochę zaszkodził, bo 10 lat temu było, nawet więcej niż 10 lat temu, w 2009 roku, były wzmacniane ten most, były dokładane takie sprężenia kablowe, które obejmowały tylko środkową część przesceł, a nie tą część przypodporową, a w najgorszym stanie są części przypodporowe. Są tam charakterystyczne spękania, które świadczą o nadmiernych siłach, o przekroczeniu stanów nośności, naścinanie belek dwutorowych, żelbetowych, strunobetonowych, na których jest oparta cała konstrukcja jezdni tego mostu. Czy dzisiaj, co możemy powiedzieć o stanie technicznym? Pas południowy i północny nadają się do wymiany. Bo jakby ta konstrukcja jezdni jest w stanie dobrym, ale belki nośne są w stanie przedawaryjnym. Także ta awaria mogłaby być za dzień, mogłaby być za dwa lata. Trudno to określić, bo te stany nośności i stany awarii są zawsze tak projektowane, że zanim się wydarzy nieszczęście, czyli katastrofa budowlana, to one jednak mają jakiś zapas bezpieczeństwa i jeszcze funkcjonują. No, myślę, że szczęśliwie się udało zauważyć przy remoncie dylatacji, że coś się niedobrego dzieje z podporą, że to z łożyskiem podpory, które było prawie się chciało już wysunąć, było na granicy takiej, która by groziła otąpnięciem jednej podpory. No i dalsze oglądanie spowodowało, że musieliśmy zatrudnić firmę, która dokonuje ekspertyzy technicznej tego mostu. No właśnie, bo tej ekspertyzy szczegółowej jeszcze nie znamy. Nie znacie państwo. No szczegółowa ekspertyza co do jezdni, co do belek nośnych już jest i dlatego wiemy, że na pewno nic z tych belek się nie uda uratować i całą tą, powiedzmy, tą górę mostu na pewno trzeba będzie wykonać nową. Tak samo jak oczepy, czyli takie belki, które u góry są na słupach i na tym są oparte belki. Na pewno te oczepy też są konieczne do wymiany. Panie prezydencie, czy jest możliwe, że ten remont sprzed 11 lat nie polepszył, tylko pogorszył stan techniczny? Trudno sobie to wyobrazić aż. No, to trudno. To ja tak mówię, tak zacząłem od tego mówić, ale trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, bo być może jakby nie było tego remontu, to już wtedy ta nośność byłaby przekroczona. Nadmierny ruch, przeładowane samochody. Prawdopodobnie wtedy było to podyktowane, że strzałka ugięcia, tak mówię tutaj technicznie, czyli to jak mocno ugina się przęsło, była za duża i te kable sprężające tą środkową część spowodowały zmniejszenie tej strzałki ugięcia, czyli jakby dopuściły do dalszej eksploatacji mostu. A to jest takie daleko wybiegające przypuszczenie, że być może usztywnienie środkowej części spowodowało takie jakby bardziej dynamiczne obciążenia czy tych części przypodporowych, które nie były usztywniane i te procesy ścinające te elementy przypodporowe jakby przyspieszyły.
Ale być może wcale tak to nie jest do końca prawdą. No, nośność belek jest, no, nie, jest przekroczona i nie da rady już ich uratować, stąd i nawierzchni nie da rady, no więc dalej się nie zagłębialiśmy, jaka była przyczyna i powód, bo no, to nie ma żadnego znaczenia. W tej chwili jest zrobiona ekspertyza słupów i czy uda się uratować te słupy, i na tej konstrukcji wykonać oczepy słupów i całą konstrukcję, no to gdzieś w połowie czerwca będziemy widzieli. No właśnie, panie prezydencie, bo to nie tylko jest arteria komunikacyjna, nie tylko jest pewien symbol wręcz miasta i nie tylko pewien taki symbol historyczny, no bo to jednak pół wieku, ale też pewnego rodzaju wyzwanie budowlane. Wiemy po fragmencie ekspresowej drogi, o którym też będę za chwilę pana pytał, że takie wyzwanie może być naprawdę poważną również czasową inwestycją. Co dzisiaj można zrobić z wiaduktem? Tak realnie. Zaprojektować albo odbudowę wiaduktu, jeśli będą podpory nadawały się do dalszego użytkowania, albo projektować nowy most. Czyli mówiąc krótko, zburzyć albo zburzyć część. Na pewno zburzyć część, a być może zburzyć wszystko. To tak na pana inżynierskie oko i doświadczenie, to ile milionów? Niedawno budowaliśmy most na przebiegu ulicy Mazowieckiego. On co prawda jest 160 metrów, ten ma 212, jeśli dobrze, 228, jeśli dobrze pamiętam. Tamten most kosztował prawie 12 milionów i to jest tylko jedna nitka. Tu są dwie nitki, czyli 24 i do tego trzeba dołożyć jeszcze 30%, czyli to jest 30-32 miliony, taki zgrubny szacunek, że ten most może tyle kosztować. Panie prezydencie, zanim pana jeszcze zapytam o pewne warianty działania, czy on obecnie jest na tyle bezpieczny, że spacerowicze, ludzie, którzy korzystają tam z, powiedzmy z różnych urządzeń, rowery, hulajnogi, są bezpieczni? No te, takiej gwarancji nie możemy dać, bo nie wiemy, czy ten most sam od swojego ciężaru w którymś momencie, któraś podpora nie pęknie i bo w żaden sposób nie podpieraliśmy tego mostu, nie wzmacnialiśmy, żeby go zabezpieczyć. Stąd jest zamknięty też i dla ruchu pieszego. No oczywiście nieporównywalne jest obciążenie, nawet jak wejdzie tam 5 osób do tira jadącego z prędkością 60 km czy 50 km na godzinę. To są nieporównywalne obciążenia, jakie są generowane przez taki ruch. Ale no, gwarancji nikomu też jest zamknięty dla ruchu pieszego i tutaj gwarancji nikomu nie dajemy, że można chodzić. Bo jeśli by była taka gwarancja, to byśmy ruchu pieszego nie zamykali. Czyli lepiej tam nie wchodzić. Lepiej tam nie chodzić. Panie prezydencie, to kwestia techniczna, teraz finansowa. Jak rozumiem, przy obecnych coraz niższych, a właściwie po prostu niskich wpływach z podatku do budżetu miasta związanych z izolacją, zamknięciem działalności i tak dalej, no ten budżet nie jest w najlepszym stanie. Czyli rozumiem, że planowanie takiej inwestycji za 30 milionów praktycznie nie wchodzi w grę. Nie, no to tak w ogóle nie możemy patrzeć. No, no być może opóźnią się lub przesuną się w czasie inne działania inwestycyjne, ale ten most musimy zrobić i to jest naszym priorytetem. Jak będzie już tylko ekspertyza, prawdopodobnie zlecimy projekt budowlany, a w zamian następnym etapem będzie zaprojektuj, wybuduj przetarg. Te pieniądze, te 32 miliony rozłożą się, myślę, na dwa, może, myślę, że gdzieś tak na dwa lata, bo też nie chcemy przeciągać tego w nieskończoność. Czyli to jest 2021, 2022, że w 2022 już ten most byłby oddany z powrotem do użytkowania. Panie prezydencie, jak to jest z finansowaniem takich inwestycji? Bo można sobie wyobrazić, że jeżeli trasa ma charakter krajowy i tą trasą przez ileś lat przejeżdżają wielotonowe tiry, to powstanie takiego mostu, bezpiecznego mostu znowu na 50 lat jest również w interesie innych zarządców dróg, czyli dróg krajowych, dróg wojewódzkich. Czy jest szansa na pieniądze z zewnątrz?
Jeśli chodzi o zarządców dróg, no to miasto na prawach powiatu zarządza wszystkimi drogami na swoim terenie. Nieważne, czy to jest droga, czy to jest droga krajowa, wojewódzka, powiatowa. Za wszystkie koszty, wszystkie utrzymania i eksploatacji tych dróg ponosi miasto. Także tutaj z racji, że to jest droga krajowa, bo dalej ten przebieg drogi krajowej numer 6 nie został zmieniony, no nie uprawnia nas do żadnych środków otrzymania z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Ale poprzez w Ministerstwie Infrastruktury jest tworzony taki budżet na takie awarie, takie wypadki. No i na pewno jak będziemy mieli tam ekspertyzę i będziemy wiedzieli już jaki zakres mamy robić, żeby odbudować ten most, zwrócimy się do tego budżetu, do ministerstwa, żeby z tych środków budżetowych odkładanych corocznie z środków budżetu państwa, żeby nas wspomogli przy odbudowie tego mostu. Tu jakby ścieżkę przetarł nam Szczecin, który miał parę lat temu taką awarię mostu, gdzie też zauważono, że most się zaraz, no tam prawie też groziło awarią, nawet może bardziej poważną nie u nas, tylko most był troszeczkę mniejszy. No i tam udało im się uzyskać wsparcie z ministerstwa w wysokości 5 milionów i też z ministerstwa, ale poprzez budżet wojewody następne 5 milionów, czyli przy kosztach 22 milionów odbudowy tego mostu 10 milionów udało się uzyskać z budżetu krajowego. Mamy nadzieję, że no, też uda nam się w ten sposób no, wspomóc i budowę, wspomóc budżet, żeby w ogóle była możliwa ta realizacja w tak szybkim czasie. Czy oficjalne lub jakieś nieoficjalne informacje do samorządu docierają w sprawie tego nieszczęsnego, bardzo krótkiego zresztą odcinka drogi ekspresowej w kierunku Słupska, pod którym znajduje się woda? Kiedy to w ogóle może być realizowane? Daty padają różne nieoficjalnie. 2 lata, 5 lat? Jak pan sądzi? No trudno. No, docierają o tyle, że wojewoda wydaje decyzję, pozwalają na budowę, a w tym wypadku decyzję na tak zwaną zridowską, no, tą specjalną na budowę dróg. No, wystąpił do nas ostatnio w końcówce maja o uzgodnienie nowego przebiegu trasy. To jest pozytywna wiadomość, dlatego że skoro już jest wystąpienie o tą decyzję zwidowską przez biuro projektowe, to znaczy, że projekt jest gotowy nowego przebiegu trasy i już są załatwiane formalności. Jeśli te formalności zostaną w miarę szybko załatwione, to myślę, że czerwiec, lipiec to jest wydanie nowej decyzji, no, takiego specjalnego pozwolenia na budowę tej drogi i Generalna Dyrekcja będzie mogła wtedy ogłaszać przetarg na wybudowanie tego odcinka. Myślę, że czas budowy, no, trudno to powiedzieć, jak firma jest. No, ten nasz odcinek, ta nasza obwodnica miała być rok wcześniej niż reszta drogi do Szczecina, reszta drogi powstała, a nasza nie. Także tutaj trudno warunkować, ale myślę, że przy dobrym, może już wreszcie jakimś korzystnym układzie pogodowym i wykonawczym, to 2 lata to jest spokojnie do zrealizowania, a może nawet i szybciej. Panie prezydencie, chciałem pana zapytać o kolejny wiadukt, kolejny most, tym razem na Wodosławie IV. To taki trochę obiekt, który koszalnianie uznają, że jest tam zawsze i dopiero jak podchodzi się do barierek, to uzmysławiamy sobie, że to jest tak naprawdę most kolejowy. Aż się boję zapytać o remont, bo jak sądzę, to są kolejne miliony, ale przede wszystkim chyba nie pozwala na to stan własności. Jak jest z tym mostem? Nie, to nie ma problemu żadnego. Most jest nasz i kolej tutaj do niego nic nie ma. Oczywiście tyle ma, że musimy skrajnie kolejowe zachowywać, tak żeby pociąg mógł jeździć i tam nawet mowa jest o dwutorowym, konieczności zachowania skrajnie dwutorowej. I nie wiem w tej chwili, czy on to posiada, czy nie.
Przy budowie ulicy Władysława IV, czyli dojazdu do S6, przy projektowaniu tej ulicy, no, jakby jednym z elementów było określenie stanu technicznego tego mostu przy biegu ulicy Władysława IV i jeśli będzie stan jego zły, i zaprojektowaniu tego mostu. I mamy taki projekt, bo przez ówczesnego projektanta została zrobiona ekspertyza, która oceniła, że stan niektórych elementów nośnych, które widać je od spodu, jest niedobry, bo widać zbrojenie i otulina zbrojenia uległa spękaniu, ale to jest tam na kilku elementach. Tam ta inna całkowicie konstrukcja jest mostu, bo tam jest belki tak zrobione, że jedna obok drugiej jest blisko, nie ma przerwy. Ale też widać, że woda między tymi belkami penetruje, więc nie wiadomo, jaki stan jest tej części, której nie widzimy od dołu. Stąd też została zlecona jakby druga ekspertyza. Akurat ofertę złożył najkorzystniejszą ta sama firma, która robi ekspertyzę na Monte Cassino. Jak tylko skończy tą tutaj w połowie czerwca, mam nadzieję, że już będzie ostateczna ekspertyza montu na Monte Cassino, przechodzi i będzie badała ten most na Władysława IV. No, tak się nieszczęśliwie złożyło o tym, że ta nośność jego jest mniejsza niż 50 ton. Już wiedzieliśmy wcześniej, pierwotnie było ograniczenie do 30 ton, teraz jest ograniczenie do 15 ton. Trochę dmuchamy na zimne, tak naprawdę nie ma żadnych danych, jaka rzeczywista jest nośność w tej chwili tego mostu. Panie prezydencie, to wszystko spowodowało, że dzisiaj ruch kołowy związany z trasami tirów no, przebiega przez Pileckiego. Mieszkańcy protestują, korzystają z możliwości protestu poprzez przechodzenie przez jezdnię. No, atmosfera jest gorąca. Co w tej sytuacji można zrobić? To znaczy, jakie można podjąć decyzję, żeby, bo jak sądzę, puszczenie tirów inną drogą chyba nie jest w tej chwili możliwe. Zresztą o to też chciałem zapytać. Ale co innego można zrobić, żeby odciążyć budynki na Pileckiego? Na pewno nikt nie jest zadowolony, że był ruch samochodów osobowych i to jeszcze nie taki bardzo mocno natężony, a teraz cały ruch tranzytowy przejeżdża koło domów tych mieszkańców. Wcale im się nie dziwię, że są niezadowoleni i rozumiem ich rozgoryczenie, tym bardziej, że stan techniczny tych budynków już od wielu lat jest no, zły. I z troską już ponad rok temu były plomby zakładane, że te budynki pękają. W tej chwili wiem, że jest opracowywana ekspertyza też techniczna, czy co należy zrobić, żeby te budynki wzmocnić. Tutaj bardziej jakby nie zaobserwowaliśmy w tej chwili, ani zarządca nam nie zgłosił dodatkowych spękań tych budynków, które by ten ruch miał spowodować. W przebiegu przez jazdę tych samochodów ciężarowych, ale na pewno drgania i hałas no, są bardzo uciążliwe i to rozumiemy. Ulica Pileckiego jest ulicą niedawno wyremontowaną. Jest przystosowana do nośności takiej wymagającej dla samochodów ciężarowych i tak naprawdę nie ma jej alternatywy żadnej innej, żeby samochody ciężarowe jeździły. Jest to element tej, tak powiedzmy, wewnętrznej śródmiejskiej obwodnicy, którą tak potocznie nazywamy. I ona jest właśnie do tego, żeby w razie potrzeby ruch przekierowywać na tą drogę. Wiem, że mieszkańcy mówią o ulicy Orląt Lwowskich Trauguta. To jest w ogóle niemożliwe, dlatego że tamta ulica nie ma nośności. Ona jest zakorkowana samochodami osobowymi. Wprowadzenie tam tiru zablokuje całkowicie miasto. Ale jeden z ważniejszych, z głównych elementów, ona nie ma takiej nośności. Ta ulica jeszcze nie była przebudowywana według norm, jakie dopuszczone są teraz ciężary, jakie te tiry wybierają na jezdnię. Na
Być może też na początku zarząd dróg nie chciał wprowadzać ograniczeń prędkości, bo na takich objazdach no raczej nie stosuje się tego. No panie prezydencie, ale może właśnie to jest jedyne wyjście, jakie jest w tej chwili. Ale właśnie chciałem jakby tak nawet nie czekając na pytanie, tylko tak od razu jakby powiedzieć, że no w tej chwili jest opracowywana organizacja ruchu dla obniżenia tam prędkości. No, i w tym tygodniu, a najpóźniej na początku przyszłego tygodnia będzie tam ograniczenie do 30 km na godzinę. Być może no, takie jest założenie, że te tiry, które będą jechały wolniej, będą mniejsze, powodowały drgania, ale hałas myślę, że spowodują większy, bo będą pod tą górkę musiały wolno, obciążone, no dosyć mocno tam naciskać ten pedał przyspieszenia i też generować hałas. Ale tak, takie ograniczenie, nie wiem czy już są przygotowane znaki, bo na pewno są zamówione, ale czy przyjdą, czy uda się to w tym tygodniu, ale na pewno na początku przyszłego tygodnia to ograniczenie będzie. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za spotkanie. Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta Koszalina, był moim państwa gościem. Panie prezydencie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Z Państwem również żegnam się, do zobaczenia, kłaniam się.